Siemanko, moi widzowie, z tej strony Slamar. Jest dzisiaj ze mną Rafik. No, siema. I w tle jest z nami Mianek. Siema, siema. No, dzisiaj będziemy... Nie chciało mi się skosić poza odcinkiem tamtego pola z kukurydzą. Rafik je sobie dzisiaj dokończy. O kurde, sorry. Przypadkiem. Dobra, jest. A my będziemy sobie... Trzeba odpalić. Dzięki Rafikowi dowiedziałem się, że... Nie, trzeba się odpalić. Nie, że nie trzeba usuwać tego moda, żeby usunąć rewersa, tylko wystarczy jedną czy tam dwie linijki kodu zmienić w takim fajnym pliczku, który jest w moc, nie w moc, tylko przy save'ie tam gdzieś zapisany i nie ma rewersu. To co, mogę iść kosić? No. To idę. Pokażę ci, jak ładnie kosisz. A ten ciągnik, co tam jest, możesz sobie na Curse Play odpalić i on jak będzie pełny, to on ci odjedzie po prostu. Mechanizacja i restrukturyzacja. No. Rolnictwo. Dobra. O kurde, Curse Play. Jak ja już dawno tego nie widziałem, okienka, nie? Ale teraz jest fajna opcja, bo możesz na scrollu mu zmieniać te wartości. Dobra, ale to... Mi nie pasi, bo ja mam na PP. Ej, gości może na wyłączonym jeździć, nie? Nie zmienili tego dalej. Czekaj, na Insta jakoś, o ile pamiętam, ustawiało sposób uruchamiania. O. Open course play. Left control delayed. Co ty usunąłeś? O, dobra. Nie, zmieniłem sobie otwieranie tego. Żeby mi się na PPM nie otwierał, bo mam zmienianie tego maszyn. Jak ty otwierasz Curse Playa, mi się też otwiera, wiesz? Ja? Znaczy w sensie nie mam okienka, ale mi się myszka pojawia na ekranie. A weź otwórz. Ja nie jestem w pojeździe. No ale otwórz Curse Playa. No, otworzyłem. Znaczy to weź i otwórz. No otworzyłem. No to ja mam normalnie. No to nie wiem, to się zrywało. Ale weź otwieraj go i zamykaj. Ja słyszę ten dźwięk, tak? No ja też. Tylko, że mi się jeszcze dodatkowo otwiera. Myszka. Dobra, to te pole musimy skultywować, tak. To my sobie je pokultywujemy dzisiaj. A Rafał sobie skończy tam kosić. Bierę na jakiś lepszy kombajn. Najpierw to ja musiał sobie jakiś ciągnik kupić, żeby ten kultywator ciągnąć, bo on jedzie 5 na godzinę z nim. No, to też fakt. No właśnie. Czekajcie, na chwilę damy pracownika, ja sobie tylko coś sprawdzę. Dobra. Tak fajnie, idealnie w te rządki pasuje. Zresztą tak dupia to poszło. Czekaj na chwilę, bo mnie mama woła, ja zaraz wrócę. Wy, Rafał, na oryginalnie gracie, czy nie? Słucham? Na oryginalnie gracie? No. Ja w 13 dużo na oryginalnych znowu wolałem. No, czy nawet spoko się gra dość na tej oryginalnej. Dobra, jestem. Gdzie jest mój pracownik? W sumie było lepsze, jestem Bjornholm niż Hagenstedt. Tylko gospodarka jest biała, a poza tym jest spoko. Na Bjornholmie fajne lasy są ogólnie. Na góralach będzie lepsze. No, zachwalaj swoją mapę, która a co? Średnio się uruchamia. A co mam się ten ograniczać? Nie. Promuje się chłopak. Ja się zawsze promuję. Ja znam... swoją wartość. No. Ostatnio gdzieś widziałem takie na Facebooku. To gdzieś i tak wszyscy hejcą, że... Ostatnio gdzieś na Facebooku... Znaczy, ogólnie ludzie siedzieli na tych... Czekaj, daj mi dokończyć. No. I mam, ale pełno mam. Siedziało na tych, którzy mówią, jej, zajebista mapa. I na tych, którzy mówią, Jezu, jakie gówno, nie wiem, właśnie może wam to podobać. Ale ja się przyzwyczaiłem. To ostatnio widziałem na Facebooku, czy tam gdzieś tam... Taki ten, że jakiś tam profesor gdzieś zaczął swój wykład, trzymając w dłoni 100-dolarowy banknot
i spytał się, kto chce mieć ten banknot. Podniósł każdy rękę na sali, zgniótł ten banknot i spytał się, kto chce banknot. Dalej się wszyscy zgłaszali, potem rzucił go na ziemię, podeptał. Był cały brudny ten banknot, kto go chce, wszyscy dalej podnoszą rękę. A puenta tego jest taka, że człowiek powinien tak samo, niezależnie czy jest bogaty, czy jest biedny, czy jest gruby, czy jest chudy, powinien wierzyć, że ma tą swoją wartość, nie czuć się jakiś inny od tych tam różnych innych osób. Czyli teraz przetłumacz mi. No, że człowiek niezależnie jak jest zamożny, powinien jest taki jak każdy inny i ma taką samą wartość. A jakie to ma powiązanie ze mną? Nie wiem. Coś tam o wartości mówiłeś, to mi się przypomniało. Nie, no to na przykład mi pasuje takie połączenie, że na przykład może się wydaje, że mapa jest dupiata, ale muszę uważać, że jest dobra, bo jakbym uważał, że jest dupiata, to wtedy jest niechęcił. Musisz tak gonić. O cholera. To w każdym razie się osobno ustawia. To muszę w cienniku też zmienić na nowy skrót. Dobra, jak to było teraz? Ty mi nic nie ustawiaj, on jest gotowy. No ja muszę go tylko puścić. On jest puszczony. On no jest, że jak go załadujesz na maksa, to on sobie pojedzie. Dobra, ja myślałem, że tego ustawiłeś, żeby się pod kołem podjeżdżał. No tak, żeby mi niszczył uprawy, nie? Co się nie ogarnęli, żeby w koło pola jechał? Nie. Niszczy uprawy, jo? Odpowiadasz? O, to dobrze w sumie. No przecież mam tu wgrane mod na ścieżki technologiczne. No jakoś nie bardzo niszczy. No. Właśnie tutaj taki pasek mi się nie dokosił, jadę po nim i nic. U mnie działało. Chyba, że nie ma tego na multi. Swoją drogą, czym ja na padzie nie gram. Mam pada leżeć, a gram na klawie. Ja też mam pada i gram na klawiaturze. Dobra. Powiadałeś, Rafał, jak naprawiliśmy dzisiaj cudnym trafem G27? Tak, mówię. Jo, chwaliłem się. Jakie za nas hardcore. Powinien nas tam zatrudnić. No, powinien do tego pada. No, zajebisty ten pad. Znaczy, fajny. A teraz jak trzymam tego przyczepy. DualShocka 2 trzymam, to już nie jest to, jest tam. Ale jak się nie ma co się lubi, to się nie lubi co się ma. Wykupa od trójki do kompa. No, se rozbieram chyba kiedyś, ale teraz mam trochę inne priorytety. No, zawsze się z tej strony. Ale to jest warte uwagi. Taki pad. No i tym bardziej, że nie ma kabla. Dobra, wejdzie. Ale on ledwo zipie pod tę górkę, jak się nim jedzie. Ale kiedyś sobie zbieram na taką G27, chociaż pewnie ciekawe w ogóle, czy wypuszczą kiedyś kolejną wersję tej kierownicy. Pewnie. To ona by już miała wtedy, nie wiem. No ja już nie wiem, co tam może mieć więcej. A co, czym się różni G25 od 27? Innymi silniczkami, troszkę mocniejsze były i bardziej dopracowane. Tak ogólnie oprogramowanie to niezbyt się zmieniło. Bo trochę mają silne te silniki, nie? Cena się zmienią. No kurde, ja tak pierwszy raz w sumie wjechałem. Kuba, no miota, ja jak szatan. Jeszcze jak dobrze siłę sprzężenia zwrotnego ustawisz, bo jak źle ustawisz, to... Masakrę. Ale kurde, tak rzucało, że naprawdę, no, trzeba było trzymać ten samochód. Ja go odczepiłem sobie, obciąłem. Ciekawe, jakby to w farmingu się sprawdzało, jak kierownicy, bo się kręcić nie dało. Najpierw tam trzeba umieć ustawić. No, bo ona w sumie musi wpierw w gra być dobrze skonfigurowana. No, ETS jest bardzo dobrze skonfigurowany. W ETS-ie wszystko ustawisz. Wszystkie rodzaje skrzyni, wszystkie sprzężenia zwrotne. Czy ma odbijać kierownicę, czy ma nie odbijać? A farmingu to kurde nawet ciężko jest, żeby działała.
naoczny przykład. Trzeba przez profilerię ustawić. No ale to ustawia go zmarnie chyba z godzinę i dalej. Chyba, że ma coś zdupiałe. No on musi... no masz klawisz po prostu na klawie i przypisujesz do niego przycisk na tej... No. Nawet próbowałem taki myk, nie, że masz pedały i jakby gaz był ustawiony na ten tam accelerate, a hamulec na brake, to ustawiałem obydwa na te accelerate, ale to też nic nie dało. Myślałem, że może to wtedy jako jedną oś wykrywa, ale dupa. I ustawienie tych czułości i nic. No w padzie jak masz góra-dół, to też ustawię jako jedną ośkę. Bynajmniej mi tak działa w ETS-ie. Nie wiem, jak gram w ETS-a na kierownicy. No właśnie. Na mojej zarąbistej kierownicy. Za kolędę. W 2007 ją zakupiłem. Ty, jestem czekaj, na drodze. Zapomniałem podnieść kultywatora i piszę, że to pole nie będzie dla ciebie. Kupiłem. Tego majstra, co wcisnąłby każdemu wszystko. Jak ja poszedłem do niego kupić płytę do czyszczenia napędu, to on po 5 minutach już mi proponował zostać za naprawienie płyt. No, cały sklepy wcisnął. Ale koleś ma normalnie nawalone. Kto by sprzedał? A pójdziesz nie i do niego, do tego sklepu? Już? Matko Boska, wszystko. Co? Ciuchy do niej. Ciuchy niedługo mi sprzedała w niej. Ja i cała półka symulatorów. Koparki, śmieciarki, zamiatania ulic. Żebyś się nie zdziwił, nie? On cię jeszcze zaskoczy. Ale przez to, a nie ma tego, farminga. Agrar. Agrara ma. Ostatnio nawet w Biedronce był symulator farmy 2015. No właśnie w grudniu 14. Wychodzi. 15 wychodzi w grudniu. No ale 14 była w tym, w Biedronce, za 20 zł. I co, nie, była 14 czy nie było? No Techland wypuścił 14. Pierdoczysz. Nie. A ja googlowałem, chciałem pobrać, znaczy ten i nie było. Na obrazkach to wyglądało jak Farming 9. A w Biedronce to teraz... chyba ostatnio ETS 1. Nie wiem, ETS 1 miałem od dnia premiera. Wiedźmin był i za się tak jarał, że jest Wiedźmin w Biedronce. Też tam. No. I metro 2033. Ja mam za darmo. Mam za darmo. Weszło. Bo ja ci o tym powiedziałem. A u nas... Nie czekaj, metro. No i tak u nas na grupie wrzucili, to też bym to pobrał. Chyba dodał do biblioteki, a nie pobrał. No. A to na Steamie czy rodzinie? Steamie. Na Steamie. Na rodzinie zawsze takie zdupiałe, tylko gry dają warte 5 zł. Nie no, ostatnio był Battlefield, nie? Pół roku temu. No to Battlefield to jest jedna... Jaka masakra, ty no... Chowa się zawiesza przy tej przyczepie. Ty nie masz kompatybilnego zestawu w ogóle. Nie stać mnie. Już bym dawno pogał go w cholerę. No, mówiłem to już 3 razy na moim odcinku poprzednim. Ja ma tak lewitujące znaki. To jest cosplaya tylko. No wiem, to ci... Jestem koneserem cosplaya, ale w wersji LSA 2.11, a nie 2.15. No jeszcze nie ma 100%. Trzeba mu ustawić, żeby szybciej jechał. Czekaj, ja go zaraz przestanę. Na 95 go ustał, ma 96. Ale będą kiedyś się ustawiało co 5%, chyba czy co 10. No teraz też jest co 5%. Dobra, zobaczmy. Kurs play. Fajnie, że mi się myszka pojawiła na ekranie, nie? Settings. Tu nic nie ma. Speed limit. Setting kombi mode. Nie teraz. Jak ja to uwielbiam, time. Nagrywasz to, a tu ci rodzice przeszkadzają zawsze. Zawsze. Ja już mam moich przedzą. No ja moich też. Ale, wiesz, do automatu. Ostatnio zrobię coś takiego, że puściłem kartkę na drzwiach. A myślisz, że ja mówiłem, nie wchodź, nie? I tak, mama idzie, łapie za drzwi, co to jest? Patrzy, zdjęła, patrzy. O kurde, i nie weszło.
Potem mi mówią, mówię, o cholera, zadziałało, niemożliwe. Pojechał? Co? Pojechał ten? Czekaj, ustawiłem go, wysiadłem. I o, ruszył. Ale beka, prześwituje tekstura zboża przez przyczepę. No, czekaj, zobaczmy, jak on sobie będzie. O Jezu, ale pojechał. Jak coś tu nagrał tę trasę? Tak bardzo ładnie. No czekaj, jedzie. Ale to niech sobie on jedzie, aż tak koszę zbiornik. On tam za szybko nie jedzie chyba. No bo ja mu tak w miarę normalnie nagrałem, żeby nie hamował jak idiota przed tymi pojazdami z ruchu ulicznego. Ty, ale kierunkowskazów nie włącza, nie? To jest tempy. A na kraju może by kierunkowskazy włącza. Żebyś jeszcze mu ustawił, żeby pode mnie podjeżdżał. Tam to jest 108. Nie dałoby rady, bo jest przyczepa za ten, tego. A, rzeczywiście. Ty ładnie, ładnie zasuwa. Tylko żeby ta tekstura jeszcze nie prześwitywała. No właśnie, zauważyłem. Ale jak grałem na singlu, to się tak nie działo. Błędy multiplayer. A, też tak z dupia to posiane jest, że nie wiem jak się za to chycić. Jak najszybciej. Nie wiem, kto to w ogóle tak zrobił. Ale go wyrzuciło na zakręcie, nie? Tak jak mnie. Akurat, o, z tego co widzę, tekstura ciachania kukurydzy jest nawet ładna. Ale tego... Tekstura tego zboża to jest słaba, jakby się woda lała. Dobra, bodaj skoszę to. Już prawie dojechał do tego. No ja już mam 40%. Ty może się chłopak wyrobi. On się już zaczyna wysypywać. Jezu, jaki to był szał na tego kursplaya. Jeszcze go trzeba było mieć ustawić, nie? No ja ogarniałem, nie? Okay. Kiedyś mi będę gadał, że dało się zrobić tak... Znaczy wiem, że się dało, ale generalnie to dopiero to tam działało. Że on tam prasuje i tak dalej, nie? Ale trzeba było mu nagrać trasę całego pola, jak Komej powiedzmy kosił. No. A Ben twierdził, że dało się to zrobić inaczej, że bez nagrywania tras. Dało się, ale, to... ale tylko w LS-ie 11, w którym mogłeś zaznaczyć cały obszar pola i generowałeś mu szerokość, na jakiej kosił header. Kursplayem? I to się dało kursplayem zrobić? Tak. Tak samo jak koszenie łąki, ustawiałeś rozpiętość tego. Kosiarki, rozpiętość zgrabiarki, rozpiętość praski. I ona wtedy w tej rozpiętości z grabiarki. To takie kółka generował, o takiej odległości od siebie. O. Źle postawiłem. O, a fajnie to, że pokazuje. 13 też pokazywało. A może w 11 też. Jeszcze nie pokazuje. Nie pamiętam, kiedy to się grało. Zostawiłem kultywator na ulicy i... Taki malec byłem i cisłem na agropomorze. No. I pola takie wyrąbane na pół mapy. No, cztery pola na całą jeszcze, mapę. Jeszcze wtedy na skrakowanym grałem, się przyznam, ale potem oczywiście zakupiłem oryginalną wersję gry. Cracker. Pamiętam, wpadłem do tego. Hacker to jest dobre określenie, pamiętaj Rafał. No, podobno hacker jest poprawny, znaczy pozytywne. Cracker. Pozytywny nie jest. Ja wszyscy tak, że hacker to, że zara, jak idę. Jakiś tam. Nie wyrobi się, bo był zablokowany, a tak dojechał na pewno. A ja patrz, jestem pełny. A, to żal z niego i tyle. Nie umiem mijać obiektów, które stoją na poboczu. Dobra, dokoszę te 2%. A, już. To jest taki ból, że kukurydzy szybko przybywa. No. Dlatego się je rzepak. Wiesz, jak tak chcesz automatyzować farmę, to jeszcze wrzuć sobie ten autocomp. A ja to ci wysłałem. No właśnie. Wszystko sami zrobią. Kiedyś jak się miał skrakowaną i nie było multiplayer możliwości zagrania, to... A wyglądało to jak multiplayer w sumie. A wszystko tak zainspirowało mnie na tym... Jak ten Daro 4.4, autor Agropomorza nagrywał filmik i tam mu się wszystko ruszało. Te ciągniki same podjeżdżały, wszystko grał na singlu. Możesz sobie poglądać, jak idzie ten traktor. No,
już to wysypać. Ciężko będzie. Daleko ma? No nie. Jedzie tutaj? No i jak żeś mu tą trasę? Zresztą już to jest kawałek. V. O. Troszkę sobie poszalałeś. Wiesz, co mówi ksiądz na ślubie informatyka? Co? Wiesz, co mówi ksiądz na ślubie informatyka? Czekaj, niech pomyślę. Nie wiem. Pobieranie dokończone. No bez sensu to było. No. Pobieranie. Takie perfidnie informatyczne, sucharskie. Mega. A wtedy on pojechał. To już mogłeś go puścić asfaltem tam do końca i w lewo, to by miał mniej skręcania. A droga ta sama. Teraz jeszcze musi nawrócić, ja? No, nawróć się. Nie wiem, czy temu nie stoisz na drodze. On lepiej też... odjadę, żeby nie stwarzał problemów. Ja tak na pole mi najeżdżą na nagrywaniu, ale sobie widzę, trochę skrócił ten. Cześć, zobaczę, czy będę ugniatał uprawę. A tylko tak, technicznie. Na singlu to działa, ale... Chyba, że może albo nie jest kompatybilne, albo ja mam po prostu wyłączone tworzenie pól i może to coś ma. Nie, masz przyznane tworzenie pól. Masz wszystko przyznane. No to spoko, zaraz idę ci zrobić bajzel. No inaczej byś nie wszedł. Ale dobra, serwer. Ale nic nie kupię, bo mam minus 125. Koszty utrzymania pracownika. Ja nie pracuję, no właśnie, no koszty, to czemu ja nie zarabiam to na minusie? Fajnie się bawisz kierownictwem. Co? Fajnie się bawisz kierownictwem. Nie, najlepsze jest to, że trzyma to kierownicę, jakby 60 jechał. Wiem. Zresztą... Jednak nie masz pusty. A ja patrz. 7%, no, 8 to już trudno. Nie zwróciłem uwagi. No, ty już uprawę skończyłeś. Przekos co zrobiłeś taki przez środek. Przypadkiem. Bo ja zawsze z tamtej strony, co masz ten pasek, to mi się zapełniał zbiornik. I wiesz, potem jechałem do góry. No. I zaczynają nowy pasek i wiesz tam, no zresztą widzisz, jak to tam wygląda sprawa. Dobra, jedziemy tu. Ten tutaj sieje, troszkę mu to zajmie. Kurde, no i zasią minąłem. W ogóle to ile my już nagrywamy? No nie wiem, to już jest twoje zmartwienie. 26 minut, minus 6 minut na start. 20 minut. Jeszcze tak z 10. Podnieś to na jakieś kluczowe fragmenty. Na jakieś kluczowe fragmenty. 5 minut zostawisz. Funny moments. Co mówi ksiądz. Ta się lubi informatyka. I czemu to nie chce kosić? Nie wiem. Nie no, ale to było suche. Kurde. Fajnie, że mogę autokombinę otworzyć, nie? Znaczy tego, kurs playa, nie? Pewnie ty nie wyłączyłeś, to ja nie mogę włączyć. Ale co ja nie wyłączyłem? Wszystko wyłączyłem. No kurs playa w ciągniku, ale dobra, już chrzanić. No może spróbuj go odpalić, control delete. O, działa. Zostawiłeś śmieć. Kursor mi się pojawił. No wow, mówiłem ci o tym. No wtedy nie było. Ale kamerą mogę ruszać, bo mam prawą gałkę. Ale omijaki? No. A nie. Nie jest omijak. Tak posiane, kurde, że nie wiadomo jak się za to zabrać. Nie wiem, pracownik kosi prosto. No właśnie, pokażę wam... Ja też koszę prosto. Pokażę wam modyfikację, którą sobie wygrałem. Mianowicie Mercedes-Benz. Cześć, z tej strony ty. Dobra, nie mów mi nawet. Fajnie, że ten pojazd ma 612 koni, nie?
On by te maszyny pociągnął wszystkie, nie? Ta modyfikacja jest przeznaczona do Dobra, wersji skończ już. farminga 2015. 87 przed 15. To kierownica skręca, ile by kła mi skręcił, no nawet by nie zawrócił. A full, koła są na full. Szkoda, że nie wymyślili takiego powerpacku, żeby przekładał dłońmi. Niestety są za tępi. A teraz ciekawe, co będzie, jak zamknę. Nie ma kolizji. Dobra, już chyba zmieszę to na zbiornik. Wszystko? No. Dobra, zrobimy tak. Pojadę najpierw z tej stronicy. Bo na twoim kanale na głównej stronie jest motocyklowo, wiesz o tym? Gdzie? Co? No na twoim kanale na głównej stronie jest filmik motocyklowo. Gdzie na głównej? No, na stronie kanału, tak na środku. Ten motocyklowo jest popularny. Znaczy, co jeszcze warto obejrzeć i ten film jest? O kurde, a ile ma odsłon? Automatycznie. Tak z ciekawości. Co? A tak z ciekawości, ile to ma odsłon? 1500. Jej! Trzeba to zrobić. Biegam po twoim dachu. Jeszcze raz. Nie podniosło mnie na maszynę. Wtedy, wiesz, jak my wtedy nagrywaliśmy, to ja miałem 400 subów. No. Ale to jest dwójka motocyklowa. To jest jak ty sam nagrywałeś. No, jak przejechałem się pod Wronkę i z powrotem. Najbliższe. A zobacz tam ten drugi. To było dobre, że z Folusiem, co dupę wypinał. Bra, nie, fajnie się tam jeździło po tych drogach. A, tam trzeba kiedyś się przejechać. Teraz mam już dotarty. Ten go tak podrychtował. No jo, ale masz skutera. No jedynie skuterem. Super sprzedany. Żałuję, że go sprzedałem. To byś sobie podociskał go. Mógłbym tak sentymentalnie go zostawić. O, nie wiem, czy zostawić z Zmiku, czy nie. W sumie dużo historii się z nim wiąże. No. A co, chcesz coś nowego kupić? Nie, chcę samochód. Wow, rok temu, 1428. Jej! To czekaj, paliwo jest teraz po 4,95 załóżmy litr ropy. Załóżmy. No, benzyna kosztuje mniej więcej tyle samo. Średnio samochód. Benzyna pali pod 5,30. Dobra, ale u nas jest tańsza, tak. No i co w związku z tym? Załóżmy, że ty tam do Grudziądza ile masz? 50? 40. Ale ja nie jeżdżę do Grudziądza. No dobra, ale załóżmy, ale żebyś dojeżdżał samochodem, nie? Do szkoły. No to no spaliłbyś, nie wiem, 6, 7, 8, załóżmy 8 litrów. Pomnóż to sobie przez cenę paliwa. I tyle byś dziennie płacił za dojazd. No pomnóż to sobie. Nie mam kalkulatora. Ten cwaniak. Ale no i co? Chodzi drożej niż Arrivą. No to na pewno, że samochodem. Czy wiesz, jakby tak się jeździło, nie wiem. No plusy i minusy, to trochę więcej wydać, ale szybciej w domu. Jakby się jeździł, powiedzmy, dostawczakiem. Jakby się jeździł, nie wiem, całą klasą, powiedzmy, z Jabłonowa. To byś grosze za ropę płacił. No, jakbyś tak podzielił wtedy na wszystkich. Taką skanię albo 60 z przyczepą i do szkoły. Ale 60 za długo. Żeby było w linii prostej mniej więcej. Ja by, no ja. Te kółka ukradli z tych maszyn, co tam robią. Jo, nie, i byśmy zaszli do tego, co się chciało. Co się śmieje, tylko parki na torach jeżdżą teraz. No normalnie, tylko by trzeba było się załapać w godziny, na których Arriva akurat nie ma w tej stronie kursu i się wbić na tory i jazda. Jo, i cypa. Potem do Gruzji się dojechali, zmienili rozstaw, rodzaj kółek. Jak w taksi, na przycisk i na tą komunikację tramwajową. Płaciłbyś niecałe 100 zł, niecałe 150 zł w jedną stronę, znaczy w jeden dzień byś wydawał na dojazd. To, jak ten? No. 150.
Chyba cię posrało. Nie 150, 50. Niecałe 50. Wyłącz ten push play. No właśnie to robię. Jedziemy na farmę. Bym musiał w gazie jeździć. Znaczy, wiesz, zależy jeszcze jak jedziesz, bo jak ekonomicznie to mniej pali. A jak już turbina się załączy, to uff. Ale ty masz film, Rafał. Co? Szkoda, że nie mam już go uprawy. Ładnie naprzód mi nasypałeś coś, dużo. Kurde, no, by się przydało mi teraz. Bo ja muszę niedługo Gorzechówkę odwiedzić, bo... Wow, ale mi na się szykuje. Super mapa. No ja. Jedziesz tam. Ile ty jedziesz? Jo, jadę. Ile ty? O, czekaj, ktoś mi się wbił do tego. Zwy. Ładny konwój powracający na farmę. A może byś sobie złożył header, tak? On poszedł chyba. Nie, bo jedzie w grze. Tylko nie wie, na którym na złożyć header. No złóż ten header, idioto. No header złóż i kombajn. No i nie złoży, nie? Daję, że nie słyszę może. Nie, bo jedzie za mną. No, kombajn już złożył. To jeszcze header, tylko miota nim po całej ulicy, jakby nie wiem ile wypił. No i przyhaczył. I puszka. Jestem. Ale czemu nie złożyłeś headera, nie? A on się składa? No. No ja może ja, ale on się tak specjalnie nie składa, tak. No ja składa się. Ale nie wystaje poza szerokość kombajnu. Generalnie u nas 5-metrowymi headerami jeżdżą po drogach publicznych. Nie wiem czy... Takie, takie. Nie wiem czy to jest zabronione. Ale ponad gabarytowymi pojazdami można jeździć w godzinach 22:06 tylko, nie? Po ulicy publicznej. Czyli ciągnikiem? Nie, ciągnik się nie zalicza. Chyba, że mu jak ma wiezie coś z tyłu, jest to o ileś tam chyba o 2 metry szersze niż pojazd. Czyli co, mogę tylko nie wiem, żniwa robić w nocy, ja? Nie. Ale możesz na przyczepce wieźć pojazd. Znaczy header. Jeszcze sobie umyję ten ciągniczek, należy mu się. Ja tam już nie. Ty nie musisz. Nie wiem, w sumie głupio, nie? Że kosiłem zboże, a kombajn szył błotem. No zakurzył się trochę, no. No nie wiem, to wygląda trochę bardziej błotem niż kurz. Ale okej. Okay. No oni nie robią. Koła... Oni nie rozróżniają. No koła są ewidentnie w błocie. No koła okej, okay, ale. No ale koła one powinny być praktycznie czyste. Nie wiem, nie mogli znam. Mogli trochę dopracować tę mycie. No, a ty Mianek masz? Cały komponent. Cały komponent mam, się teraz. No nie mam tej, no. Nie ma wsparcia, oryginal. Nie ma wsparcia tych programistów. Deweloperów. Nie ma wsparcia multi. Dobra, nie chcę się umyć, nie mylę. Dobra, ma pirata. Mogli tak zrobić, że każdą część można umyć osobno, na przykład koło osobno, nie wiem. Fajnie, trzymasz by było. W jednym miejscu, a się ciągnie ale cały. Ale się nie chce. Bo musiały być podzielone na komponenty, wszystko dobra, części po no. Kolei. W dzisiejszym odcinku skosiliśmy, dokończyliśmy koszenie pola zrobili, kukurydzy, skultywowaliśmy to pole. Żadni mapmakerzy już tego nie robią. Skultywowaliśmy pole, pracownik tam sieje jeszcze, te jedno pole już jest zasiane, opryskane i w ogóle. No i co? Był dzisiaj ze mną The Crazy Rafik. Znaczy, sorry, Rafik samo. Kto był? Rafik. No, siema. I Mianek. Siema. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku w piątek. No i co? Na razie. Cześć, pa, pa.